17 lat jestem wójtem. Takiego wydarzenia nie było, przyznaję. W ostatnich latach zmienia się bardzo gmina. Na obiekty sportowe były, są duże nakłady poniesione. Cała Polska się zmienia. W związku z tym gminą się zmienia. Kto nie idzie do przodu, zostaje w tyle. Czym największe kłopoty było przy tej inwestycji? W ogóle to był dość takie duże wyzwanie, ponieważ praktycznie od podjęcia decyzji o wejściu do programu minęło 5 miesięcy, jest obiekt. Trzeba go było zaprojektować, trzeba było wszelkiego rodzaju decyzje uzyskać. No myślę, że zresztą powiem dzisiaj, że możemy się ze wszystkimi innymi samorządami podzielić doświadczeniem. Generalnie mieliśmy szczęście do ludzi, do instytucji, nawet do pogody. Nauczyłem się przez te lata, że kto pierwszy wchodzi, ten dobrze na tym wychodzi. Zawsze na początku są większe pieniądze, nie wszyscy są przygotowani. Tak też było i teraz. Myśmy tutaj dostaliśmy 850 tysięcy kosztuje ten obiekt. Od Ministerstwa Sportu dostaliśmy 500 tysięcy, od Marszałka 260, 100 od Pana Starosty. Także na ten obiekt nie daliśmy nic, natomiast odwodniliśmy tutaj łąki, wybudowaliśmy drogę i wybudujemy jeszcze budynek socjalny. Tutaj z boku dołożymy około 500 tysięcy. Myślę, że tak, pierwsze 14 boisko w 2012 stało się faktem. Stało bardzo Mirosław Żywiecki. Nie umieszkałem sobie zapomnieć, zaprosić pana ministra na basen, na kolejową i na krzow. Doglądałem tak po cichu, z boku, żeby wszystko na dzisiejszy dzień było. Bardzo oczywiście pan minister Kubrawski nadzoruje tę inwestycję, no ale wspólnie czuwali na tym, żeby to było w porządku.